Suwalskim Sądzie Rejonowym przeprowadzany jest eksperyment na skalę krajową. Od poniedziałku działa tu pilotażowy program losowego przydziału spraw sędziom. Na razie to coś w rodzaju próby generalnej, która ma wyłapać ewentualne niedociągnięcia komputerowego systemu losowego przydziału spraw i je wyeliminować. We wszystkich sądach system losowania będzie stosowany od 1 stycznia. Na chwilę obecną pilotaż przeprowadzany jest tylko w 3 sądach w skali całego kraju, poza Suwałkami w Warszawie i Gliwicach. Jeśli chodzi o Suwałki, jest to jeden wydział cywilny Sądu Rejonowego. System losowy ma zagwarantować bezstronność procedury przydzielania spraw poszczególnym sędziom. Losowania dokonuje komputer. Na dzisiaj jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, jak aplikacja będzie funkcjonowała, ale wiadomo już, jak ma działać. Sprawy będą rejestrowane każdego dnia, które wpływają do wydziału i po godzinach pracy, po godzinie 15, system, ten jeden centralny system w Polsce będzie losował sprawy do wszystkich wydziałów, wszystkich sądach, więc jest to w mojej ocenie skomplikowany system. Natomiast na chwilę obecną będzie działał przez ten okres 2,5 miesiąca tylko w jednym wydziale, jeśli chodzi o Sąd Suwalski. SLPS kolejno zajmie się każdym wydziałem w 374 sądach w Polsce. Samo głosowanie potrwa zaledwie kilka sekund. Nie można go ani przyspieszyć, ani opóźnić. Raport z przydziałem sędziego do danej sprawy wydrukowany zostanie w danym sądzie następnego dnia. Ten system na chwilę obecną nie współpracuje z systemem, który mamy w sądzie, systemem Qurenda, ale z tego co się orientuję, ma to być do końca roku już naprawione i będzie on współgrał z tym systemem, który w chwili obecnej jest w sądzie. Jego wprowadzenie ma gwarantować bezstronność procedury przydzielania spraw poszczególnym sędziom. Według sędziego Walczuka bardziej jednak przyczyni się do uspokojenia opinii publicznej w tej sprawie. W chwili obecnej nie było dowolności w przydziale spraw dla sędziów. W każdym wydziale była prowadzona lista imienna, alfabetyczna lista sędziów i sprawy, które wpływały określonego dnia, określonej godzinie po kolei były przydzielane sędziom, więc tutaj absolutnie żadnej dowolności mowy być nie może. Podobnie wygląda kwestia równomierności obłożenia sędziów prowadzonymi sprawami. Były zakresy, były i będą. Ten system tego nie zmienia. Zakresy czynności ustalane przez prezesa i przez kolegium danego sądu i zgodnie z tym zakresem czynności, to jest może skomplikowane i trudno tak wytłumaczyć Państwu, natomiast jest zakres czynności i dany sędzia ma procentowo określony, jakiej kategorii sprawy rozstrzyga i w jakim procencie. Na przykład prezes czy jakaś osoba funkcyjna w sądzie może mieć mniejszy zakres obowiązków niż sędzia liniowy. I ten system tego nie zmieni, bo procentowo dany sędzia będzie załatwiał, rozstrzygał tyle samo spraw, co rozstrzygał. Co poza uspokojeniem opinii publicznej poprawi SLPS? System będzie centralny, tak? No wyeliminowany na pewno zostanie, może zostać wyeliminowany błąd ludzki, tak? Bo jakiś błąd ludzki też się zawsze może zdarzyć. No jest to założenie ministerstwa, my jako sędziowie oczywiście popieramy to założenie, uważamy, że to absolutnie w żaden sposób nam pracy nie utrudni, może ułatwić. Nie wszystkie sprawy będą podlegały losowaniu. Do pozasystemowych spraw należał będzie na przykład wniosek prokuratora o zastosowanie tymczasowego aresztu. Będzie on rozpatrywany na dotychczasowych zasadach. Tu chodzi o szybkość działania sądu. Taki wniosek sąd musi rozpoznać w ciągu 24 godzin, więc tutaj one dalej będą zgodnie z dyżurami, z grafikami aresztowymi. Podobnie jest w przypadku spraw z zakresu prawa rodzinnego. W ich przypadku korzystniejszy jest terytorialny podział czynności, dzięki czemu sprawami nieletnich nadal będą zajmowali się sędziowie obeznani z sytuacją rodziny.